z dalej tym tropem, zobaczcie drodzy Państwo, jeżeli zaczęlibyśmy przyrównywać kości przedramienia i kości e, e, kości piszczelową, poś, kość strzałki do tego, że nasz korpus w przekroju również będzie reprezentował, również będzie reprezentował jak gdyby dwa masywy kostna, czyli ten, który idzie w postaci mostka w przednim przedziale, w, 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 w obszarze żeber, no i oczywiście sam kręgosłup jako taki, to musielibyśmy zrobić właśnie to w tej, w tej korelacji. Kość strzałki która będzie, która będzie tutaj na zewnętrznej i tylnej strefie bardziej, będzie korelować, tak jak mówiliśmy sobie wcześniej, do kości łokciowej, znowu zewnętrzna i kostna. Zobaczcie, że ta jest bardzo mocno wy, wyamanowana, bardzo mocno na zewnątrz w strukturze naszego korpusu, nie, w strukturze naszego przedramienia. Natomiast kość promieniowa jest dosyć mocno schowana. Dopiero w tych rewirach zaczyna nam się dosyć mocno uwydatniać, natomiast tu jest głęboko, głęboko, głęboko nie, zakopana. Bardzo podobnie będzie właśnie w przypadku kręgosłupa. Tak naprawdę kręgosłup w przedziale. Czyli ta tylny masy w Już nie, 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 nie myśląc tutaj o konceptem anatomii zachodniej, tylko myślimy o tym, że podobny kształt jest jakaś część z przodu, jest jakaś część z tyłu. Wszystkie te kręgi, które praktycznie do poziomu przepony będą, będą reprezentować kręgosłup, będą tożsame do tego, co widzicie tutaj na czerwono, właściwie takie blado blado-czerwono, czyli do kości strzałkowej i do kości, do kości łokciowej. Mostek natomiast będzie nam korelował do tego, co dzieje się na kości zarówno promieniowej, jak i piszczelowej. Więc, jeżeli będziecie mieli tutaj dolegliwości związane z obszarem mostka, jeżeli będziecie mieli dolegliwości bólowe w obszarze mostka, możecie wykorzystać. Oczywiście, zlokalizujcie na jakiej to jest wysokości, czy to będzie w obszarze górnym. Wtedy my jesteśmy w obszarze, w obszarze dystalnym, bo to będzie, to będzie odpowiednik. Ten staw, jeżeli chodzi o nadgarstek, i staw skokowy będzie również odpowiednikiem przejścia tam, gdzie jest C7. Więc jeżeli mamy dolegliwość w obszarze górnym, my szukamy dystalnej, Jeżeli dolegliwość będzie przy wyrostku mieczykowatym, czyli na końcu, no to my znowu szukamy czegoś, co będzie bardziej przy przeponie, czyli przy, przy kolanie w tym momencie, a właściwie przy stawie łokciowym, przy kości, przy kości promieniowej oczywiście analogicznie do kości piszczelowej czy to do, czy to do obszaru stawu skokowego czy to do obszaru stawu kolanowego to są te dwa ekstrema które będzie tutaj reprezentował nam które będzie tutaj reprezentował nam właśnie świat, świat eciwo jak się zastanowicie nad tym, to znajduje się również z tyłu, gdy człowiek stoi, człowiek stoi ustawiony, ustawiony dłońmi do siebie, dłoniowymi obszarami do, do ud. No i również kość strzałkowa jest bardziej również do tyłu wystawiona, jeżeli, jeżeli zestawimy dwie kończyny, dwie kończyny dolne. To jest bardziej strefa zewnętrzna, tak jak żbied jest strefą zewnętrzną, opancerzającą na z tyłu, tak samo w tych przypadkach będziemy mieli korelację. Gdybyśmy chcieli natomiast, drodzy Państwo, na przykład działać tutaj w obszarze no, chociażby przejścia, przejścia w obszarze przepony i mielibyśmy tu problemy, problemy kostne, jesteśmy w obszarze stawu łokciowego lub jesteśmy w obszarze stawu, stawu kolanowego.